Witam serdecznie. Moim gościem Artur Małek, Galacticos Team. Cześć, witam. Artur, przegrywacie dzisiaj z Autospa Green Power NS, ale drużyna rywali potwierdziła wasz wysoki poziom i my to też potwierdzamy. Naprawdę zaprezentowaliście się dzisiaj się bardzo dobrze, ale jak mielibyście znaleźć jakieś błędy, to czego zabrakło w dzisiejszym spotkaniu? Na pewno zabrakło, zabrakło dwóch podstawowych naszych zawodników, Dawida i Mateusza, którzy naprawdę no, robią przewagę w tym przodzie. No, a tak to no, mamy jednego z doskoku kolegę, który no, nie grał z nami w ogóle, także też zgrania trochę brakło, ale wydaje mi się, że dość to wyglądało dobrze dzisiaj. Jak według Ciebie zaprezentowaliście się na tle tych lepszych drużyn? Teoretycznie lepszych, bo wiemy, że jesteście na razie w trzeciej lidze, też tam macie swoje szanse na wysokie, wysokie miejsca. Ale no właśnie, jak się zaprezentowaliście? Jak byś to ocenił? Nie mi to oceniać, ale z mojego punktu widzenia. Wydaje mi się, że w miarę dobrze, bo mieliśmy i ekstraklasowca, i chyba dwóch pierwszoligowców, z tego co mi się wydaje. Mm. Więc no, to był taki nasz sprawdzian. Zaczynamy dopiero przygodę tutaj w Lidze, także... Miejmy nadzieję, że następne będą lepsze wyniki. Był cel na awans, czy raczej traktowaliście jako poligon doświadczalny? Raczej jako poligon to było takie sprawdzenie, co możemy. A w Lidze mam nadzieję, że, że, że mistrza będziemy mieli. Pierwsza gierka w naszej Lidze, to znaczy w Pucharze, po przerwie. ciekawy jestem, jak tutaj właśnie wy wykorzystaliście ten czas na gierki, na sparingi, czy na bardziej odpoczynek? No nie, no, odpoczynku nie było, był tam, tam chyba jeden tydzień. A tak to, to zazwyczaj sparingi, między sobą gdzieś jakieś gierki przeważnie raz w tygodniu. Czasami się zdarzało gdzieś tam dwa razy w tygodniu. Na koniec dwa słowa, trzy słowa, ile chcesz o Gryńcach? No, dobrzy zawodnicy widać, że no, grają ze sobą bardzo długo i są zgrani. Fajnie to im wychodziło. Dziękuję za wiatr. Dziękuję.